Hej, witam. Dawno mnie nie było w starej części Bangkoku, stare miasto Bangkoku, czy po prostu w starych okolicach tutaj w centrum, znaczy no, ciężko nazwać to centrum, bo to nie jest centrum w sensie, że nie ma tutaj wysokich budynków, ale jest to centralna część miasta nad rzeką Menam, nad rzeką Chao Phraya. Ona tak się nazywa, ma dwie nazwy, jakby polską i tajską. No więc dzisiaj tutaj się wybrałem po raz pierwszy od 2 miesięcy chyba. Temperatura dzisiaj wynosi 37 stopni, odczuwalna 43, także jest dosyć gorąco. Właściwie to strasznie gorąco, nadal kwietniowe upały, mimo że już kwiecień był dawno, więc może być ciężko tutaj długo wytrzymać. Pójdę teraz do jednej ze świątyń, które się tutaj mieszczą w centrum miasta. Świątynia się nazywa Wat Ratchanath Dharam Warawihan. Znowu dosyć długa nazwa, ciężka do wymówienia. Jest w centrum, jak mówiłem, ale nigdy tam wcześniej nie byłem, jakoś mi umknęła. Może dlatego, że o niej w ogóle nie słyszałem. Dopiero jakoś w internecie przeczytałem, że jest coś takiego i że jest tam podobno bardzo ładnie, więc pójdźmy, zobaczmy. Nieopodal jest jeszcze jedna świątynia, Wat Tepti Dharam. O tej nawet bym się nie dowiedział, gdybym popatrzył na mapę, bo ciężko jest ją tam znaleźć, ale akurat przechodziłem obok, więc wstąpić też chyba można. Świątynia ta pochodzi z 1846 roku, została zbudowana za czasów Ramy III, no i tak sobie teraz tutaj stoi. Główną jej atrakcją, głównym budynkiem jest taka struktura, która wznosi się na wysokość 37 metrów i na środku jej, jest taka jakby wieża. Z każdej jej strony jest 37 takich trochę mniejszych iglic, które symbolizują 37 cnót w buddyzmie, które są konieczne do osiągnięcia oświecenia. W budynku pod tej iglicy można wejść sobie i tutaj jest no, takie dziwne pomieszczenie z kolumnami, wszędzie są kolumny, między kolumnami są dziwne takie przejścia i jest bardzo pusto. Poza tym można też gdzieś tam na górę wejść, są schody, tylko zamknięte, no więc nie można, ale taka możliwość jest, więc w sumie nie wiem gdzie tutaj iść, bo każda droga gdzie indziej prowadzi. A nawet koty jakieś czarne tutaj sobie biegają. No nic, pochodźmy trochę. Jednak znalazłem wejście na górę i tutaj można sobie ładnie z całego szczytu, wszystko zobaczyć, calutkie miasto, no centralną część powiedzmy. Widok jest całkiem ładny, chociaż za chwilę tutaj muszę już zamykać, bo jest już 17, więc trzeba będzie szybko schodzić na dół. Tam teraz gdzieś za mną jest Wat Saket, czyli Złote Wzgórze. Taka chyba pierwsza świątynia, którą odwiedziłem w Bangkoku w drugim vlogu z Tajlandii. Pierwsze miejsce, które odwiedziłem. Tutaj od tego wszystko się zaczęło. No a teraz jestem troszkę obok. Pora schodzić na dół i pochodzić jeszcze trochę po okolicy. Pokręcimy się po starym mieście
Może do jakiegoś parku po drodze tutaj zajdziemy. Jakiś jeden jest po drugiej stronie ulicy. To miejsce, ten park nazywa się Fort Mahakam. A jest to fort, bo tam są jakieś mury obronne. Kiedyś w przeszłości tutaj, w tym miejscu była taka malutka przystań. Tutaj jest kanał, kanał wodny. Tym kanałem transportowano węgiel z innych prowincji, z Ayutthaya, z Angthong, z Simbury. Tutaj go wyładowywano i potem chińscy handlarze zabierali go gdzieś w głąb miasta i tam go sprzedawali. Tutaj jest jedno z najbardziej znanych miejsc w Bangkoku. Wielka huśtawka, Giant's Wing się nazywa po angielsku. Nigdy tutaj wcześniej nie byłem. Jakoś tak się złożyło, więc to jest pierwszy raz, gdy widzę tę huśtawkę. Znaczy, to nie jest huśtawka, ale tak tę konstrukcję. Znam ją oczywiście z wielu innych filmów o Bangkoku, z pocztówek, z obrazków z miasta, ale nigdy tutaj jakoś nie byłem. Jest tutaj też kolejna świątynia, Wat Suthat, i właściwie ta huśtawka, ten Giant's Wing, to jest część tej świątyni, taka nierozerwalna część tej świątyni. Sama ta konstrukcja tej niby huśtawki powstała w 1784 roku i postawił ją tutaj wraz z tą świątynią król Rama I. Z tym, że budowa świątyni została ukończona dużo później, już na początku XIX wieku. Co do tej całej huśtawki, wysoka ona jest na 21 metrów i kiedyś odbywał się tutaj festiwal. To było przede wszystkim w XIX wieku. Częścią tego festiwalu była taka ceremonia, w której mniej więcej na poziomie 50 stóp nad ziemią, czyli no nie wiem, jakieś 17 metrów, wieszano tam taki jakby woreczek ze skarbem, z jakimiś monetami przykładowo. I ludzie, którzy brali udział w tej całej ceremonii, wybijali się w górę z takich dziwnych kijków, jakby byli wystrzeliwani z procy. I ich celem oczywiście było zgarnięcie tego skarbu. Jeśli im się to udało, no to mogli zachować tę saszetkę, worek dla siebie. No i trochę się na tym dorobić. Jednak było to dosyć niebezpieczne. Wiele prób zdobycia tej saszetki, tego skarbu, kończyło się śmiercią i ostatecznie w 1935 już to zakazano. Więc potem od tego czasu ta huśtawka sobie po prostu stoi i jest takim elementem dekoracyjnym miasta, po prostu symbolem, słynną konstrukcją. A ta huśtawka, która teraz stoi, pochodzi dokładnie z 2007 roku, więc oczywiście nie jest ona przez cały czas ta sama, to nie jest ta sama, która stała tutaj w XVIII wieku. Co jakiś czas ona jest zmieniana i wymieniana na nową, tak jakby, bo nie wiem dlaczego w sumie, ale chyba chodzi o żywotność tego drewna. Może robi się po prostu za stary i trzeba wymienić na nowe. Stara wersja tej huśtawki jest gdzieś do obejrzenia w Muzeum Narodowym. W sumie to byłem tam, ale nie pamiętam, czy ją widziałem. Do Wat Suthat można sobie nawet wejść i zobaczyć ją od środka. Jestem teraz na terenie już kompleksu tej świątyni. A tutaj są akurat bilety sprzedawane, nie tak jakby poprzednich tutaj dzisiaj, które odwiedziłem, które były bezpłatne. 100 batów kosztuje wejście, około 13 zł. No i oczywiście
trzeba obczaić świątynię od środka, bo w środku jest naprawdę ładna ze względu na murale, które tam występują na ścianach. Tutaj w tej świątyni też są prochy króla Ramy VIII. No a poza tym jeszcze warto nadmienić, że jest to świątynia, chyba jedna z 6 świątyń w Tajlandii, która jest uznawana za świątynię pierwszej klasy, czyli jedną z najważniejszych. No i tutaj chyba się wypada pożegnać na dzisiaj, bo pora wracać już dla mnie. Jest godzina 18:40, za chwilę będzie zachód słońca. Myślałem, że zachód się nagra z tą huśtawką. Jakoś tutaj będzie ładne oświetlenie przez słońce tej konstrukcji, ale no jakoś chyba to nie wyjdzie. Tak więc to był odcinek tymczasowo z Bangkoku, bo już od jakiegoś czasu nie vlogowałem tutaj stąd. To tyle. Cześć i do zobaczenia kolejnym razem również z Tajlandii. Na razie.